Szczęść Boże, coś wam powiem. Mam talent, ale jaki? Bo Kowalski ma inne i więcej. I w tym momencie uruchamia się zazdrość, bo to niesprawiedliwe, że jeden ma ich 5, inny 2, a ja tylko jeden. Dlaczego tak to wygląda? Bo Pan nie daje tych samych rzeczy w taki sam sposób. Tak powiedział papież Franciszek. Zna nas doskonale i powierza nam to, czego dokładnie nam potrzeba. Jednak we wszystkich pokłada tę samą ogromną nadzieję. Nie zmarnujmy jej, dodaje papież. Bóg rozdaje swój majątek każdemu człowiekowi. Po pierwsze, daje nam życie. Po drugie, daje nam możliwość czynienia w tym życiu wiele dobrych rzeczy, czyli pomnażania talentów. Po trzecie, rozliczy się z każdym w stosownym czasie. Wtedy się okaże, czy wykorzystaliśmy swoją szansę, czy też może staliśmy w miejscu, myśląc o sobie, że ja się do tego nie nadaję, albo chciałem inny pakiet przywilejów. Można zamknąć się w wygodzie swego ubóstwa i wcale nie chodzi o ubóstwo materialne, bo można być ubogim w mądrość, w odwagę, w me szaleństwo, dzięki któremu podejmuje jakiekolwiek działanie. Tak jak trzeci sługa nic nie zrobił, tak można opisać człowieka, który ogranicza swoją wiarę chrześcijańską do minimum. Nigdzie jej nie zamanifestuje, nie stanie w obronie Kościoła, nie zaangażuje się w jakąś parafialną akcję, bo co ludzie powiedzą? Gdyby Ewangelia miała być rozważana tylko w domowym zaciszu, to po co ją drukować i tłumaczyć na wszystkie języki świata? Ewangelia ma to do siebie, że nie da się jej zamknąć w czterech ścianach. A do tego dąży, kiedy usilnie próbuje się oddzielić Kościół od państwa. Bo Ewangelia gani wszelką nieuczciwość, głupotę, grzech i fałsz. Będąc wczoraj na spotkaniu pod hasłem „Co Duch mówi do Kościoła”, jeden z prelegentów, niejaki Marcin Dzieliński, powiedział w swoim świadectwie, że wielokrotnie słyszał: możesz działać, ale nie wyprzedzaj Ducha Świętego. Rób coś, ale po cichu. Nie wychylaj się. A najlepiej to może jednak nic nie rób, bo dobrze jest tak, jak jest. Te talenty z Ewangelii właśnie rozdane są po to, żeby nie siedzieć bezczynnie. Potrzebna jest akcja i działanie, by one się rozrastały. Dzięki temu każdy człowiek na tym zyskuje. Ten, który dał nam bogactwo, otrzymuje go więcej. Ten, który dobrze dysponował bogactwem, zyskuje uznanie i pochwałę. Natomiast ten, który oddał nietknięty, otrzymuje naganę. Chociaż ten trzeci też musiał się zaangażować, żeby ukryć dokładnie ten skarb. Była to jego przemyślana strategia, która nas wszystkich zaskakuje. Skąd taka motywacja? Pewnie jest nią kłamstwo, które próbuje zaszczepić w nas szatan, a przez co nie wierzymy w swoje możliwości. Dosłownie w swoje talenty. Bóg każdemu udziela dużo, nawet jeśli to jest to tylko odrobina. My tylko w tym musimy się odnaleźć, dzielić się tym, co posiadamy i pomnażać to, co otrzymaliśmy. Im więcej jest w nas otwartości, tym więcej zyskujemy. Stanie bezczynnie w miejscu nie rozwija nas ani duchowo, ani intelektualnie, ani nawet materialnie. Nasza wiara jest także talentem, czyli bogactwem, który otrzymaliśmy. Nie możemy ograniczać się do wiedzy, że jest Bóg. Nie możemy się ograniczać do paciorka i wizyt w kościółku. Nie mamy być przerośniętymi siedmiolatkami, ale dojrzałymi chrześcijanami, nie bojącymi się wyzwań. Niech was Pan Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z Panem Bogiem.